Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania debaty na temat wykorzystania technologii druku 3D w medycynie. Przy czym od razu na początku chciałbym zaznaczyć, że ta technologia druku 3D to ma być tylko pewien pretekst, abyśmy porozmawiali o tym, dlaczego, jak i po co wykorzystujemy sztuczne materiały w medycynie. Udało mi się zaprosić do tej debaty troje znakomitych gości. Pani profesor dr habilitowana Grażyna Ginarska, szefowa Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii. I tu chciałam sprostować, bo nie jestem już szefową katedry, jestem pracownikiem katedry. Tak. Pracownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję pani profesor za wyrażenie zgody. Pani profesor Monika Osińska-Jaroszuk z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i pan doktor Andrzej Puszka z Katedry Chemii Polimerów UMCS. Mamy więc bardzo szerokie spektrum osób, badaczek, badacza, które mogą, chcą i potrafią się wypowiedzieć właśnie o tych nowych materiałach, które w medycynie torują sobie drogę. Tę debatę będę miał zaszczyt moderować. Moje nazwisko Ryszard Naskręcki, jestem dyrektorem Centrum Ecotech Complex, ale jestem również fizykiem. Myślę, że dodam, że cała ta debata, to nagranie jest finansowane z naszego projektu, który tutaj jest realizowany w Ecotechu pod kierunkiem pani profesor Bożeny Zgardzińskiej. Tytuł projektu bardzo piękny, eksploracja inspirowana technologią druku 3D. To jest projekt w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. Zacznę może więc od pytania, które chciałbym zadać pani profesor Ginarskiej. Pani profesor, dlaczego potrzebujemy sztucznych kości? Dlaczego potrzebujemy materiału, który ma zastępować te naturalnie budowane przez nasz organizm kości? Pani profesor, tu należy, myślę, powiedzieć, jest współtwórczynią takiego materiału, który dzisiaj oczywiście robi ogromną karierę właśnie w medycynie. Pani profesor. No, organizm człowieka jest tak zbudowany, że jest niestety urazowym organizmem. W związku z tym padamy ofiarami wypadków komunikacyjnych, wypadków sportowych często, czy też z racji wieku. I w związku z tym potrzebujemy jakichś materiałów do tego, aby wypełnić, żeby zaimplantować je w miejsce ubytkowe. Często się zdarzają ubytki w kończynach, czy to są kończyny dolne, czy górne. Wiadomo, że takie urazy są częste i czasami te urazy powstają wskutek dużego wypadku bądź mniejszego i te ubytki są albo duże, albo mniejsze. Stąd jest potrzeba, aby znaleźć taki materiał, który mógłby zastąpić tą własną kość. Do tej pory było tak, że wypełnialiśmy te ubytki materiałami tytanowymi bądź stopami tytanu. Obecnie się szuka takich materiałów, które byłyby bardziej podobne do naszej kości, czy składem, czy zachowaniem, czy też tym, czy są biokompatybilne z tkankami, z tkanką kostną przede wszystkim, a czasami i nawet z tkanką chrzęstną. Czasami było tak, że pobierano pewien fragment kości z naszego organizmu, na przykład z talerza kości biodrowej, i wszczepiano go w miejsce ubytku. Takie operacje owszem udawały się, ale pacjent zostawał z ubytkiem w talerzu biodrowym. W związku z tym miał dolegliwości bólowe, więc to nie jest dobry pomysł. Zawsze nasza kość
czy to jest kość pacjenta, czy też jest to kość z banku tkanek, na przykład od dawców zmarłych, jest tym złotym środkiem. Tak lekarze do tego podchodzą. Natomiast nie zawsze możemy to zastosować. Nie zawsze pacjent chce taki materiał mieć, że tak powiem kolokwialnie. W związku z tym zawsze materiały, które są pod ręką u lekarza, są lepsze. I ta nasza sztuczna kość, tak zwana sztuczna kość, materiał nazywa się Flexi-Os. Jest to materiał, który już jest na rynku. Jest to materiał bardzo podobny do kości, zbudowany z hydroksyapatytu, który buduje naszą kość. I zbudowany jest z polimeru, który ma jak gdyby naśladować kolagen, który jest w naszych kościach. Co prawda kolagen jest białkiem, a nasz polimer nie jest białkiem, jest cukrowcem, ale również ma świetne właściwości, staje się lepiszczem dla hydroksyapatytu. Granulowany hydroksyapatyt solo, jak się stosuje, to niestety no, ma takie ujemne cechy, mianowicie czasami się przesuwa w miejscu wszczepienia, przesypuje się i nie zawsze jest korzystny. Natomiast nasz materiał jest w połączeniu z krwią pacjenta, czy też z roztworem leku, staje się elastyczny, sprężysty, można go przyciąć, można go bardzo łatwo umieścić w miejscu ubytkowym. A na dodatek jeszcze jest przyjazny dla tkanki kostnej. Komórki kostne, kościotwórcze, czyli osteoblasty, wędrują sobie do tego materiału, zasiedlają go i po pewnym czasie w tym miejscu wszczepienia mamy już kość. Więc to jest bardzo, bardzo dobry materiał. Proszę Państwa, mamy więc jakby takie, powiedziałbym, wprowadzenie do całej tej naszej dyskusji. Mamy sztucznie wytworzony materiał, który ma zastępować materiał dobrze znany, no przynajmniej werbalnie. Materiał, który musi współgrać z tym, z którym będzie współpracował tak naprawdę tak. Na co dzień. I to jest moje pytanie do Pani. A to mogę ja jeszcze przerwać, bardzo proszę, bo oczywiście. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj ten materiał kształt przyjmuje taki, jaki my chcemy. To znaczy, że produkuje się go w kształtach typu na przykład walec czy sześcian, o różnych wymiarach, prawda? Tak, aby pasował do danego ubytku. Dodatkowo w czasie zabiegu lekarz może sobie go przyciąć, tak, żeby mu... Czyli ta obróbka mechaniczna jest relatywnie łatwa. Czyli tutaj nam nie potrzeba druku 3D, tak, tak. Tylko lekarz sam decyduje o kształcie, o wielkości, o tym, czy może jeszcze sobie coś tam musi zmienić w trakcie zabiegu. I to jest bardzo wygodne, bo niektóre materiały nie dają się przyciąć. Na przykład jeżeli to by były na przykład poliuretany, czy jakieś poliestry, to jeszcze nie tylko nie można ich przyciąć, to jeszcze na dodatek nie są biozgodne z tkanką tak, kostną, no więc właśnie. Tutaj jest o tym, ten o tym właśnie, o tej biozgodności, ponieważ tak, no mamy jakiś materiał wymyślony w laboratorium. Za chwilę tutaj też Pana doktora Puszkę będę pytał o tym wymyślaniu tych nowych materiałów poliwerowych, ale chciałbym zapytać Panią profesor Osińskę-Jaroszuk. Pani profesor, jakie cechy, jakie właściwości, jakie badania muszą być przeprowadzone, abyśmy taki materiał sztucznie wymyślony, wynaleziony, syntetyzowany dopuścili do kontaktu z ludzką tkanką, czy ze zwierzęcą tkanką? No tutaj nie jest to taka prosta sprawa. Może na początku, żeby Państwu przybliżyć, ja podam w ogóle definicję biomateriału, bo być może Państwo nie do końca też orientujecie się, jak to jest bardzo różnorodna grupa związków, prawda? Na początku, kiedy zaczynano pracę nad biomateriałami, biomateriały kojarzono głównie z materiałami naturalnymi, czyli takimi, które możemy syntetyzować z organizmów żywych, na przykład ze zwierząt, tak, pozyskiwano kolageny, żelatynę, tego typu białka, bądź też polisacharydy, na przykład z roślin celuloza, alginiany, czy też innego typu związki pochodzenia naturalnego. Potem okazało się, że jesteśmy w stanie właśnie w laboratoriach, między innymi chemicznych, syntetyzować również sztuczne polimery,
I tutaj ta definicja nam się troszeczkę bardziej rozszerzyła i w tej chwili jako biomateriał uznajemy każdą substancję inną niż lek, bądź też kombinację różnych substancji, ale już nie tylko naturalnych, ale również syntetycznych, które przez jakiś okres czasu możemy wszczepiać do naszego organizmu i wtedy mają one kontakt z naszą tkanką. I tutaj wyróżniamy jakby cztery takie główne grupy związków. Są to biomateriały metaliczne. Wśród nich słynny tytan i jego stopy, które na pewno Państwo znacie z endoprotezowania, ale też stale austenistyczne, czy też stopy z pamięcią kształtu, bardzo interesująca grupa związków. Druga grupa to właśnie obszar chyba zainteresowań właśnie pani profesor Ginalskiej, to jest duża grupa bioceramiki. Też możemy ją podzielić na bioceramikę obojętną, tą resorbowalną, czy też mikroporowatą. Następna bardzo duża grupa to są już polimery. Zarówno te naturalne, o których Państwu już mówiłam, ale również polimery syntetyczne, które możemy z kolei podzielić na te niedegradowalne i ostatnio bardzo modne polimery biodegradowalne, do których syntezy wykorzystujemy między innymi niektóre szczepy bakteryjne. I może mniej znana grupa to też polimery węglowe, ale ostatnio ze względu na to, że mamy do czynienia tutaj też z zastosowaniem tego typu związków, też jest szeroko badania. I piąta grupa to są kompozyty, czyli też właśnie kompozyty albo polimerowe, albo węglowe, albo bioceramiczne, bądź też mieszanina tych grup związków. I teraz, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę tą dużą różnorodność budowy pod względem mechanicznym, fizycznym, tak i chemicznym, to tutaj, jeżeli będziemy mówili o badaniach, które umożliwią nam zastosowanie tą grupę biomateriałów do implantacji, no to te wymagania też będą różne. I tutaj musimy powiedzieć o dwóch takich głównych cechach biomateriałów. Pierwsza to jest biofunkcjonalność, bo rzecz jasna bioceramiki nie zastosujemy do wykonania czpienia protezy biodrowej, bo bioceramika no, niestety, ale jest krucha, prawda? Tak. Możemy ją, przepraszam, zastosować tak. Do naniesienia na te metal. Tak, dokładnie. I to jest właśnie cecha ta pozytywna bioceramiki, zwłaszcza tutaj, gdzie mamy kontakt z panewką. Z tego i bezpośredni kontakt z kością, z tego względu, że bioceramika jest z tych wszystkich biomateriałów, o których Państwu powiedziała, najbardziej taką wdzięcznym biomateriałem ze względu właśnie na biozgodność, tak, i tą bioinertność. Natomiast jeżeli będziemy stosowali na przykład materiały metaliczne, no to tutaj mamy pewnego rodzaju problemy. Na przykład w przypadku materiałów metalicznych może dochodzić do tak zwanej metalozy, prawda? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nasz organizm to jest taka fabryka biochemiczna. Tutaj zachodzi szereg różnych skomplikowanych procesów chemicznych. W naszych płynach ustrojowych normalnie mamy pH około 7,4, ale w momencie, kiedy wszczepimy dany implant, to pH nam się gdzieś przenosi w kierunku pH kwaśnego i to są już takie drastyczne środowisko dla na przykład implantów metalicznych i dochodzi do zjawiska no, zwykłej korozji, także może dojść do odrywania się jakichś fragmentów metali, które są oczywiście niekorzystne dla pacjenta. Z kolei przy stosowaniu polimerów syntetycznych, na przykład przy produkcji sztucznych protez naczyniowych, okazywało się, że takie protezy jak wykonane na przykład z dakronu, czy z teflonu, czy z polietylenu, w większej perspektywie czasowej dochodziło do zmian nowotworowych. Także musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy planujemy wytworzenia jakiegoś implantu, musimy nie tylko brać pod uwagę jego biofunkcjonalność, ale także jego biozgodność, prawda? I tu pod pojęciem biozgodności rozumiemy przede wszystkim obojętność na reakcje immunologiczne, bo tak naprawdę każdy nasz organizm no, będzie reagował
na różnego rodzaju wszczepy, tak jak na ciało obce, tak? W momencie jak chorujemy, wnika do naszego organizmu czy bakteria, czy wirus, cała kaskada reakcji immunologicznych jest uruchamiana. W ten sam sposób reaguje nasz organizm w momencie, kiedy dostanie się ciało obce do naszego organizmu, czy to będzie sztuczna kość, czy to będzie sztuczna proteza naczyniowa, czy też innego rodzaju implant. Natomiast bardzo istotne, jeżeli chodzi o biozgodność, jest również dążenie do tego, żeby ten materiał był jak najmniej toksyczny, tak? Czyli robimy takie badania, aby ten materiał gdzieś w dłuższej perspektywie czasu nie powodował jakichś zmian karcynogennych, żeby ten materiał również nie powodował mutacji, reakcji alergicznych czy też toksycznych, nie powodował różnego rodzaju procesów infekcyjnych. No i oczywiście na początku był wielki boom, jeżeli chodzi o biomateriały, a potem, kiedy okazało się, że po wszczepieniu napotykamy na różnego rodzaju problemy, właśnie czy to związane z tą taką karcenogennością, czy na przykład w przypadku protez do kontaktu z krwią również duży problem stanowiła trombogenność tego typu protez, no bo powodowały one po prostu krzepnięcie krwi. No to zaczęto się zastanawiać i wytworzono pewnego rodzaju procedury. W tej chwili te procedury opisane są prawnie, numerycznie, chyba jest to procedura ISO 10993, więc w momencie, kiedy chcemy taki biomateriał już w postaci implantów wprowadzić na rynek, one muszą spełniać właśnie określone kryteria. Tak, określone kryteria. I o tutaj możemy wyróżnić jakby trzy etapy badań. Pierwsze badania to są badania laboratoryjne, które prowadzimy in vitro. Potem mamy badania przedkliniczne, które wykonujemy oczywiście na zwierzętach i dopiero potem są badania kliniczne. Etap. Tak, także też są wymagane odpowiednie zgody etyki, pewnie pani profesor, bo największe doświadczenie będzie jeszcze pewnie. Także proszę państwa, widzimy, że to wcale nie jest tak łatwo, aby materiał uznać za właściwy, nadający się, aby wprowadzić go do naszego organizmu. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Andrzeja Puszki. Jako chemik zajmujący się polimerami, dostaje pan zamówienie na określony polimer z tą informacją, że to ma być polimer, który będzie gdzieś tam użyty do protezowania na przykład, czy do, w każdym razie do implementacji, prawda, jako tutaj powiedziałbym, do wstawienia do organizmu ludzkiego. Jakie wyzwania takie powiedziałbym dla chemika polimerowca są z tym związane? No właśnie, przychodzi takie zamówienie, czy problem badawczy, żeby zsyntezyzować materiał, który będzie zaimplantowany do organizmu ludzkiego. I tu następuje problem. Pierwsze dla chemika jest dobranie takich odczynników, czy w zasadzie wymyślenie takich odczynników, surowców, z których ten materiał będzie zrobiony, żeby te surowce nie były toksyczne. O toksyczności gotowych wyrobów, to już panie profesor mówiły, to jest już bardzo szeroki temat. Natomiast pierwsze to jest właśnie surowce. Wybranie takich surowców czy materiałów, z których będzie zrobiony ten finalny produkt, żeby nie były toksyczne. To jest taki pierwszy etap. W dalszej kolejności są oczywiście próby otrzymywania z tych wybranych materiałów. I tu jest kolejny problem, czy w zasadzie wyzwanie, żeby otrzymać wyrób, który będzie się charakteryzował konkretnymi właściwościami dedykowanymi do miejsca, w którym ten dany materiał będzie wszczepiony. Czyli takie właściwości użytkowe. Dokładnie. Właściwości wytrzymałościowe, przeważnie wytrzymałościowe tego materiału. I tu mogą być różne miejsca zastosowania takich materiałów. Gdy celem naszym jest otrzymywanie materiału elastycznego, no to wiadomo, musimy tak przeprowadzić syntezę, czy w zasadzie dobrać odczynniki, żeby gotowy wyrób miał zbliżone właściwości wytrzymałościowe, czy wytrzymałość na rozciąganie, czy zginanie do materiału, czy w zasadzie miejsca, którym będzie używane. Materiały sztywne, to też musimy odpowiednio dobrać materiał. I tu jest w zasadzie największy problem, jeden z wielu.
Po otrzymaniu już materiału o scharakteryzowanych, o wymaganych właściwościach, można powiedzieć, że to mechanicznych, następuje dalszy etap, czy w zasadzie badania tego materiału na właśnie odporność, czy cytotoksyczność, czy biozgodność z komórkami ludzkimi. Proszę Państwa, mamy więc taki pierwszy ogląd tych problemów badawczych, ale również problemów związanych z syntezowaniem, prawda, które jakby towarzyszą temu wytwarzaniu i wprowadzaniu do naszego organizmu, do naszego ciała sztucznych materiałów. Ale Pani Profesor, jeżeli my wprowadzamy do organizmu sztuczny materiał, to my nie tylko chcemy, żeby on był inertny, biozgodny z tkankami naszego ciała, ale chcemy często, żeby on współpracował z nimi. Mówiąc krótko, żeby na przykład pewne elementy wytworzone przez nas sztucznie, no, chciały się połączyć z tkankami naszego ciała. Ja przypominam sobie, to już jest ponad dekadę, ponad 10 lat temu, kiedy ukazała się w takim bardzo prestiżowym czasopiśmie publikacja, artykuł opublikowany przez badaczy z Princeton, którzy wytworzyli technologią druku 3D sztuczne ucho. Ale to sztuczne ucho przede wszystkim charakteryzowało się tym, że materiał, z którego było wytworzone, przynajmniej zewnętrznie, był w stanie, można powiedzieć, połączyć się ze skórą czy z tymi tkankami, no, gdzie zazwyczaj ucho jest umiejscowione. Pani profesor, czy to jest duże wyzwanie, aby taki sztuczny, wytworzony materiał, taka sztuczna kość, którą Państwo żeście opracowali, aby zechciał się ten materiał połączyć z innymi tkankami? Jest to duże wyzwanie. Jeszcze może nawiążę do tego sztucznego ucha. To się dzieje w tej chwili, bo w pracowniach biotechnologicznych robimy sztuczne naczynia krwionośne. Na jakimś rusztowaniu hoduje się komórki nabłonka i komórki mięśni i powstaje naczynie krwionośne. Tak samo były takie przypadki, kiedy hoduje się zwierzę, na przykład to były chyba świnie, u których był wytwarzany nos albo ucho właśnie, odcinano, potem wszczepiano pacjentom. Więc takie rzeczy się dzieją. Dla nas to jest może trochę takie odległe jeszcze i tego jeszcze się nie przyjmuje, ale myślę, że to się będzie działo. Dlatego, że dawców organów, dawców narządów nie ma tak dużo i też potrzebna jest zgoda. W związku z tym poszukujemy jakichś innych możliwości, abyśmy mogli wytwarzać czy wątrobę, czy trzustkę, czy tak jak Pan powiedział, ucho, tak. Prawda? No to w tej chwili się już dzieje. Natomiast taki materiał, który opracowujemy, wszystko jedno gdzie, w jakim laboratorium, to zawsze pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, to jest to, do czego to ma służyć, do czego ma być wykorzystany ten materiał, bo inne właściwości materiału są, gdy jest to materiał wszczepiany do środka, do wnętrza, w miejsce jakiegoś ubytku, czy to tkanki miękkiej, czy to tkanki twardej, a inne znowu są warunki, kiedy chcemy na przykład, żeby to był opatrunek na skórę, prawda? Bo są oparzenia, bo są trudno gojące rany, bo są wysiękowe rany. W związku z tym one mają już inną funkcjonalność, jak tutaj koleżanka powiedziała, i inaczej musimy zaprojektować ten materiał. Inaczej do gojenia, inaczej do ran wysiękowych, prawda? Tak samo protezy naczyniowe również muszą być tak dobierane składniki, aby proteza nie przeciekała, żeby można było, że tak powiem, zrobić takie sztuczne naczynie, czy bypassy, prawda? Tak samo w stent graftach, kiedy musimy miejsce, które było zrośnięte, te złogi cholesterolowe rozszerzyć i wprowadzić stent graft. I tutaj ten stent graft również musi mieć albo stent graft, bo stent to jest sam metal, sprężynka taka metalowa, tak, która się rozpręża i dociska do ścian naczynia złogi. Natomiast stent graft jeszcze ma protezę w środku, dzianą jakąś.
dziano albo nie dziano, wszystko jedno, w każdym razie. I teraz jaki jest problem takich materiałów? No jest taki, że na przykład oprócz tego, że są trombogenne niektóre, to jeszcze do tego mogą zarastać naczyniami, tymi tkanką nabłonkową i miękką, mięśniową i znowu powstaje niedrożne naczynie. I zresztą tak się często dzieje, że stenty są wymieniane po pewnym czasie, ponieważ zarastają i nie ma przepływu. I stąd taki materiał często w tej chwili się opracowuje tak, żeby wydzielał pewne związki, które zapobiegną namnażaniu się komórek. Czyli tutaj nie chodzi o to, żeby komórki obrosły, bo w sztucznej kości chodziło nam o to, żeby rusztowanie stanowił ten materiał, a komórki będą wrastały i tworzyły komórki kostne, później osteony, prawda, naczynia krwionośne, które będą przynosiły pokarm dla tych komórek. To wtedy mamy inny proces, a z kolei w tych stentach jest tak, aby one nie zarastały, czyli mamy jak gdyby różne funkcje takich materiałów i zawsze wynalazca, który chce pracować nad materiałami medycznymi, musi wiedzieć na początku, co on chce z tym materiałem zrobić, gdzie on go chce skierować, jak go zbudować, z czego go zbudować, czy on ma być też poręczny chirurgicznie dla chirurga, który to będzie wszczepiał, czy to jest kardiochirurg, czy to jest ortopeda. To wszystko też właśnie jest takie ważne, że ten materiał musi mieć funkcję i budowę odpowiednią do tego, do czego ma być zastosowany. Także to są ważne aspekty, które musimy uwzględniać w naszych badaniach. I rzeczywiście robimy najpierw badania chemiczne, robimy badania mechaniczne, sprawdzamy pod kątem tego, do czego ten materiał ma służyć, a później patrzymy, bo myśmy sobie opracowali świetny materiał, wszystkie ma fizyczne i fizyko-chemiczne właściwości. Ale się okazuje, że jak my zrobimy badania z komórkami danymi, czy to są komórki skóry, czy to są komórki nowotworowe, czy to są komórki mięśniowe, czy komórki kostne, czy kościotwórcze, czy chrzęsne, to się okazuje, że my hodujemy na tym materiale te różne komórki. Najpierw takie podstawowe badania, potem bardziej specjalistyczne i się okazuje, że większość komórek niestety ani nie zarasta, ani w ogóle się nie chce namnażać. Czyli mamy przyrost komórek w zasadzie poniżej normy, która tam jest wymagana. Czyli można powiedzieć, że on zaczyna działać toksycznie na komórki. No to w takim razie on nie może służyć w implantacji, prawda? W związku z tym musimy znowu wrócić do początku i szukać innego składnika, aby pomóc w wrastaniu tych komórek. Są materiały, które w ogóle potrzebujemy tylko obojętnych materiałów, więc sprawdzamy, czy rzeczywiście dany materiał jest obojętny. Te komórki się go nie czepiają, nie chcą go, nie lubią go, nie będą się tam opłaszczały. I czasami też tak się zdarza, właśnie takimi materiałami są poliuretany, które nie są przyjazne, o tak bym powiedziała, dla komórek, ale takie materiały też są potrzebne, tylko nie mogą być toksyczne. Czyli jeżeli robimy polimer z różnych monomerów, to jeżeli nie ma do końca przeprowadzonej polimeryzacji, to są jakieś monomery, które się uwolnią i one są takie z poliakrylamidami, że monomery są nawet działające nowotworowo, prawda? Mogą powodować te procesy później w dłuższym czasie, kiedy przebywają te materiały w naszym organizmie. A więc nie wiem, czy odpowiedziałam w większości na pana profesora pytanie, ale starałam się jak najwięcej. Jeżeli coś jeszcze, prawda? Ja tutaj to myślę, że nawet czasami. No właśnie, pani profesor, gdyby to uzupełnić z punktu widzenia biochemiczki, jako. Znaczy, wydaje mi się, że nawet czasami zmiana jednej grupy chemicznej, tak jak tu koledzy chemicy robią polimery, czasami, no słuchaj, dodaj tam jakąś jedną grupę chemiczną, bo ten materiał będzie bardziej plastyczny, nie? No dobra, nie ma sprawy, tu w laboratoriach pewnie chemicznych dla nich to nie jest żaden problem, ale potem okazuje się, że wprowadzenie tylko jednej małej grupy chemicznej powoduje już całkowite zmiany właściwości, jeżeli chodzi o właściwości biologiczne takiego materiału i materiał, który był wcześniej bioobojętny, biozgodny, bioobojętny pod kątem immunologicznym, nagle okazuje się materiałem toksycznym, prawda? Jeszcze mało tego, w momencie, kiedy wszczepimy taki materiał syntetyczny na przykład, wówczas też zachodzą różne reakcje wewnątrz naszego organizmu, prawda? Może dochodzić do takich reakcji, które powodują
cięcie tego biomateriału i odrywanie się kawałków tych polimerów w naszym organizmie i wtedy są to reakcje toksyczne, tak? Najlepszą taką pod względem biozgodności chyba reakcją, jeżeli chodzi oczywiście o polimery syntetyczne, bo nie mówimy tutaj o bioceramice, która to jest tutaj numer jeden, tak, to jest inna grupa, to jest takie otarbianie. Ten biomateriał otarbia się taką tkanką łącznotkankową i mniejsze to otorbienie jakby tego biomateriału po wszczepieniu do naszego organizmu, wtedy mówimy o większej biozgodności, bo on wtedy dobrze nam zachowuje się w momencie wszczepienia. Natomiast bioceramika to jest zupełnie inna bajka, z tego względu, że są to materiały oparte, nawet te, które syntetyzujemy w laboratoriach, o materiały naturalne, tak jak pani profesor mówiła. Tak, czy budulcem kości. Hydroksyapaty to jest 95% budulca mineralogicznego naszej kości, więc dużo łatwiej nam potem dostosować ten materiał i on zachowuje się jak materiał naturalny. Natomiast w przypadku tych syntetycznych czy też metali to jest duży problem. Jeszcze jednym jest bardzo ważny problem, o którym chyba warto też wspomnieć, to jest sterylność tych biomateriałów. W momencie, kiedy my wszczepiamy, musimy mieć biomateriał jałowy. Nie wszystkie oczywiście biomateriały możemy sterylizować ogólnie dostępnymi metodami, bo na przykład wyobraźcie sobie Państwo, że mamy sztuczną protezę naczyniową powlekaną żelatyną właśnie po to, żeby ją uszczelnić i do sterylizacji stosujemy autoklawowanie w wysokiej temperaturze powyżej 120 stopni i wysokim ciśnieniu. No to wiadomo, że nic z tego nie będzie, prawda? Więc musimy też dobrać odpowiednią metodę sterylizacji. Ta sterylizacja jest bardzo ważna z tego względu, że może dochodzić do późniejszych zakażeń. Tutaj miałyśmy swego czasu możliwość z panią profesor wspólnie pracować nad projektem, właśnie, który dotyczył modyfikacji sztucznych protez naczyniowych właśnie pod kątem nadania im takiej antyseptyczności, bo był to duży problem u lekarzy. W momencie, kiedy wszczepiano takie protezy pacjentowi, okazywało się, że czasami no, drobna infekcja, tak, ból zęba, jakiś stan zapalny powodował, że na powierzchni tej protezy osiadały się komórki bakteryjne, tworzyły biofilmy, które jest niezwykle trudno leczyć ogólnodostępną antybiotykoterapią. No i wtedy niestety konieczne jest wyjęcie takiej protezy naczyniowej zainfekowanej, wprowadzenie nowego materiału, ale takiego, który właśnie byłby antyseptyczny. Także tutaj jest bardzo dużo problemów. Jest to w zależności od tego właśnie, jaką funkcję chcemy, żeby dany biomateriał spełniał. No musimy tak projektować, tak jak pani profesor mówiła, ten biomateriał, żeby można było go zastosować, no i przede wszystkim, żeby on nam nie szkodził, tak? No bo ma on pomóc w leczeniu, a nie szkodzić. Ja jeszcze bym dodała do tej sterylizacji, że mamy metody sterylizacji materiałów dopuszczone przy materiałach medycznych. Nie możemy sobie zastosować na przykład dowolnej metody. Sterylizacja parowa akurat raczej nie wchodzi w grę w przypadku materiałów. Robi się sterylizację gazową, tlenkiem etylenu bądź radiacyjnie. Ale tutaj też to, co powiedziała pani profesor, jest sytuacja taka, że często jest też tak, że składniki materiału, tak jak w przypadku tu żelatyny, ale również cukrowce, różne jakieś tam inne łańcuchy polimerowe, w trakcie na przykład sterylizacji radiacyjnej tracą swoje właściwości. I wtedy musimy być zdani tylko i wyłącznie na tlenek etylenu. Więc musimy dobrać tak te sterylizacje, aby nic nie uległo zmianie. Ponadto materiał, musimy przeprowadzić tak zwane próby starzeniowe materiału, aby dopuścić go do przechowywania, w jakim czasie ten materiał może być przechowywany. A więc również trzeba sprawdzić, jak długo możemy przechowywać, bo szpital kupuje więcej, wiadomo, prawda? Taki sobie w magazynie trzymają. No to ile oni mają go trzymać? Producent jak produkuje, również ma terminy, w których on uwalnia ten materiał. To takie słowo, które oni używają. No i tutaj wszystkie te badania muszą być wykonane,
muszą być protokoły do tego, musi być cała procedura wykonana, aby można taki materiał było uznać, że on na pewno jest sterylny. W tej chwili mamy takie znaczniki nawet, przy czasie sterylizacji na te pakiety się przykleja i one zmieniają kolor, kiedy już są niesterylne. Także to jest ważne, ale jeszcze chciałam dodać do tego, że czasami chcemy, żeby materiał miał właściwości przeciwbakteryjne. No i tutaj robimy badania komórkowe i nam wychodzi, że komórki, również nasze komórki zaczynają umierać. Więc musimy tak dobierać ilość tego środka przeciwbakteryjnego, aby bił komórki bakteryjne. Tak, ale nie bił naszych. A nie bił naszych. Albo na przykład, kiedy chcemy, żeby był to materiał w przypadku na przykład nowotworów kości, żeby niszczył komórki nowotworowe. Ale żeby nie za bardzo źle działał na komórki zdrowe, nie na to ważne, prawda? To są bardzo skomplikowane procesy, które my musimy w trakcie tych badań naszych wspólnych w pełni kontrolować. I teraz, żeby zrobić takie dobre materiały, musimy współpracować. Współpracujemy lekarze, biotechnolodzy, biolodzy, inżynierowie, chemicy. Tak. Współpracujemy, robimy takie duże zespoły, w których to zespołach pracujemy tak, aby przejść przez wszystkie etapy i doprowadzić do tego, żeby można było z badań laboratoryjnych komórkowych przejść do badań na zwierzętach. Badania komórkowe robi się dotąd, aż wybierzemy najlepszy materiał, albo dwa, trzy góra, żeby niepotrzebnie nie wykorzystywać zwierząt do badań zbyt licznych grup, tak. Bo na to wszystko musi być zgoda komisji etycznej, która nam powie, że jest dobrostan zwierząt w tej chwili. Bardzo ważny punkt, pierwszy, że tak powiem, w rozpatrywaniu takich projektów. Dlatego też musimy jak najmniej grup tworzyć, abyśmy mogli ten materiał wykorzystać. W przypadku ortopedii, materiałów do ortopedii i stomatologii wykorzystujemy większe zwierzęta. Muszą to być co najmniej króle, bo do tego nie nadają się gryzonie. Więc, a jeżeli chcemy jeszcze dodatkowo wzmocnić te badania, to musimy brać owce. W badaniach materiałów kościozastępczych wykorzystuje się owce, bo mają bardzo podobną kość do ludzkiej. A hodowla takich owiec w badaniach laboratoryjnych, w tych badaniach przedklinicznych, jest to drogi proces, więc musimy szukać finansowania z kolei na to i odpowiednio współpracować z lekarzami weterynarii, prawda, którzy nam pomogą. Dopiero po tym etapie, kiedy przejdą te badania pozytywne, wszystkie rezultaty będą pozytywne, możemy za zgodą komisji bioetycznej przeprowadzać eksperymenty z udziałem pacjentów. I to też na razie na małych grupach pacjent się musi zgodzić, musi się zapoznać z ulotką dotyczącą danego materiału, trzeba mu wszystko wytłumaczyć, on musi to wszystko wiedzieć, świadomie podjąć decyzję. Musi być świadomy tego, że uczestniczy w eksperymencie medycznym. Lekarz musi wiedzieć, jak ten materiał potraktować, jak go wszczepić. Bo nasz materiał, na przykładzie naszej materiału kościozastępczego FlexiOS, na początku lekarz nie wiedział, jak on ma to wszczepiać. Musieliśmy pokazywać, robiliśmy nawet takie pokazowe zabiegi, aby lekarze, którzy chcą wykorzystać materiał, prawidłowo go potraktowali przed jeszcze zabiegiem i potem w trakcie zabiegu. Więc to jest wszystko ważne, aby nam później te efekty badawcze wyszły. No i to wszystko zbieramy i możemy, prawda, szukać inwestora, który by... No finalnie otrzymujemy, ale potem musimy to sprzedać, prawda, czyli musimy... Naukowcy sami nie będą produkować, więc musimy znaleźć kogoś, kto by chciał to skomercjalizować i oni już się zajmują dodatkowymi pozostałymi etapami, tak aby materiał został dopuszczony do sprzedaży. Proszę Państwa, to pokazuje wyraźnie, że ta droga od pomysłu na materiał do końcowej protezy, która gdzieś tam będzie w naszym ciele umieszczona, jest to droga bardzo, bardzo długa. Ja myślę, że do tego wątku jeszcze będziemy za chwilę wracać. Natomiast ja chciałbym teraz na chwilę jednak powrócić do technologii druku 3D. Panie doktorze, czy ta metoda nadawania kształtu właśnie różnych przedmiotów,
kształtu, no przede wszystkim technologia druku 3D kojarzy nam się jednak z polimerami. Czy ta technologia druku 3D z Pana punktu widzenia możliwa jest również do poszerzenia na inne materiały, żeby drukować nie tylko polimerami, żeby te filamenty wytwarzać nie tylko z polimerów sztucznie wytwarzanych w takich laboratoriach jak Państwa katedra, ale mówiąc inaczej, czy jest szansa, aby technologia druku 3D drukowała we wszystkim, co nam się tylko przyśni? To już się dzieje, bo generalnie technologia druku 3D, to drukiem 3D możemy, w zasadzie nazywa się wszystkie techniki przyrostowe. I tym określeniem technik przyrostowych, w zasadzie to określenie, definiuje nam, czy w zasadzie pod to definicję możemy podpiąć różne techniki wytwarzania materiałów. Od materiałów termoplastycznych, najbardziej w zasadzie chyba popularnego, po prostu filament, materiał termoplastyczny, on topi się i produkowany jest wyrób. Ale już w medycynie, czy w zasadzie no, lekarze produkują, czy w zasadzie używają techniki druku 3D do wytwarzania elementów, na przykład kości, z materiału, z metalu. Po prostu jest to tak zwane stapianie proszku metalowego za pomocą laseru. I to też zaliczane jest do druku 3D, czyli już to się dzieje, że po prostu mamy nie tylko materiał termoplastyczny, może być materiał ciekły bądź w postaci proszku, na przykład metale. I to no, już się dzieje. Poszerzanie, powiedziałbym, spektrum materiałów, które mogą być tymi metodami przyrostowymi wykorzystywane do, no właśnie do nadawania kształtu. Czy tu są jakieś ograniczenia, czy tu właściwie co sobie naukowiec wymyśli, to za chwilę możemy to wykorzystać? To jest tak jak z wytwarzaniem biomateriału. Naukowiec sobie wymyśli, że za pomocą druku 3D będzie tworzył, czy w zasadzie można powiedzieć, że dobudowywał jakieś elementy. Ale tutaj są ograniczenia, tak jak przy biomateriałach. Musi być oczywiście sam proces, czy w zasadzie proces tego namnażania, tak jak przy biomateriałach. Musi być odpowiednia atmosfera, nie może być atmosfera nieobojętna, tylko w warunkach takich, na przykład jak tutaj siedzimy. Tak, czyli są wszystko, pewne restrykcje, to są, które muszą być... Normy, tak, jest to prawnie określone w przepisach. Nałożone. Prawa, tak. A proszę nam powiedzieć, czy te techniki przyrostowe, które są dzisiaj może nie tyle rozwijane, ale wykorzystywane, czy one, z tej wiedzy, którą Pan posiada, one są często albo coraz częściej wykorzystywane również w medycynie, w tych, powiedziałbym, problemach, o których tutaj Panie Profesor przed chwilą mówiły? Tak, tak, już jest coraz więcej, bardzo, bardzo często wykorzystuje się w zasadzie technikę druku 3D przed samymi operacjami. Często lekarze drukują sobie jakiś fragment narządu, który będą operować i oglądają jak przeprowadzić operację, jest tak zwane konsylium. Czyli taki model jakby, dokładnie, prawda? Jest drukowany model. Mamy technikę, po prostu skanowany jest organ, jest gotowy projekt i w 3D mamy gotowy model jakiegoś elementu, czy w zasadzie fragmentu organizmu, który drukujemy. I przed samą operacją możemy, czy w zasadzie często lekarze sobie ułatwiają w ten sposób, żeby w trakcie operacji nie zastanawiać się, prawda? Jak ten zabieg dany przeprowadzić. Bo ja tutaj właśnie chciałbym to, co Pan przed chwilą powiedział, tutaj zapytać Panie Profesor, na ile te metody nadawania kształtu tej właściwej protezy, na ile one są ważne w tym protezowaniu, prawda? No bo tu cały czas mówiliśmy o tych aspektach, nazwijmy to sobie materiałowych, o tej biozgodności, ale no, ja rozumiem, że to, powiedziałbym, nadawanie właściwego kształtu tej protezie to jest też
ważny element. Czy to jest, powiedziałbym, krytycznie ważne, czy to jest, powiedziałbym, drugorzędne, czy na tym etapie, kiedy proponujemy nowe rozwiązania materiałowe, nie myślimy o tym, w jaki sposób nadawać będziemy kształt, a potem dopiero jak już mamy ten materiał, to mówimy, to teraz zobaczmy, jakimi metodami ten kształt możemy nadawać. No i tu oczywiście to będzie też pytanie do pani profesor w tym kontekście, czy te metody nadawania kształtu mogą wpływać na tą biozgodność, o której tutaj pani mówiła, na te wszystkie parametry związane z oddziaływaniem tkanek ludzkich z tymi sztucznymi materiałami, z których te protezy budujemy. Ja powiem tak, że nie możemy się w tej chwili tak bardzo zachwycać tym drukiem 3D, dlatego że ten proces jest wykorzystywany do tego, co powiedział pan doktor, czyli właśnie do tego, żeby lekarz wcześniej wiedział, jak on ma później w zabiegu wykorzystywać tą wiedzę, której się nauczył na podstawie tego modelu, albo też są tego typu zabiegi, kiedy na przykład trzeba konkretnie dla danego pacjenta, czyli to jest taka jak gdyby druk 3D decelowany. Celowany wykonuje się na przykład szczękę albo żuchwę, bo pacjent miał nowotwór i musiał mieć usuniętą szczękę bądź żuchwę albo jedno i drugie. I znam takie przypadki, jest taka firma pod Białymstokiem, CHM, która robi różne metalowe, tytanowe protezy, głównie biodrowe, ale również i narzędzia i różne inne elementy kostne. I oni wykonali właściwie pro bono takie drukiem 3D właśnie szczękę, żuchwę u pacjenta, który pochodził z Lublina, który nawet nie mógł jeść, nie mógł mówić. Oni mu to zrobili, a lekarze wszczepili. I ten człowiek może, prawda, funkcjonować już lepiej niż do tej pory. Poza tym lepiej się czuje też w środowisku. Oczywiście. Bo to jest bardzo ważne dla pacjenta, kiedy on się krępuje swojego wyglądu. Więc to jest istotne, bardzo istotne. Czasami się robi drukiem 3D, robi się na przykład, jak są uszkodzenia czaszki. Po jakichś wypadkach komunikacyjnych, kiedy brakuje, czaszka była tak zniszczona, że brakuje fragmentów, jest mózg prawie że widoczny. W związku z tym łatwiej jest wykonać coś takiego właśnie drukarką 3D i już dokładnie dopasować, ale to nigdy nie będzie sposób na wszystko. Czyli w dalszym ciągu jesteśmy przy materiałach. Czyli bardziej na prototypowanie raczej, tak? Tak. Tak, albo na konkretnego pacjenta, który musi mieć dopasowany idealnie kształt. Natomiast inne materiały dopasowuje się w taki sposób, że w czasie zabiegu na przykład można to zrobić. Nadaje się kształt. Tak, albo są to typowe kształty, które są zawsze stosowane. Takie dość uniwersalne. Uniwersalne i protezy na przykład biodrowe. One są jedne większe, drugie mniejsze, w zależności od wagi, od wielkości pacjenta, prawda, od wzrostu. To się dobiera. Tak samo u dzieci jest też inaczej, u młodzieży, u dorosłych jest inaczej, więc tego typu zmiany, ale to wszystko się produkuje w różnych rozmiarach. Tak samo sztuczna kość, materiał kościozastępczy, również się i na inne kształty, inne wielkości są w stomatologii, bo jest flexios dent, który służy do wypełniania zębodołów i on jest zupełnie innego, innej wielkości, aniżeli materiał, który ma służyć do wypełnienia kości udowej, prawda? Czy kości przedramienia. W związku z tym mamy osteo, mamy flexios do ortopedii, ale mamy również wet, kiedy mamy weterynarii, to tam są z kolei jeszcze inne wielkości. A więc to dopasowujemy, już producent musi w tych rozmiarach jak gdyby zabezpieczać te rozmiary do sprzedaży. I to widzimy. Jak wejdziemy na strony producentów, to mamy tam wymienione średnice, wysokość, prawda? To wszystko jest i wybieramy takie, jakie pasują. Jeśli chodzi o protezy naczyniowe, one również są różne w zależności od tego, gdzie mają być zaprotezowane, gdzie mają być zaimplantowane. I też to producent zapewnia. Więc tutaj ten druk 3D akurat się nie sprawdza, prawda? Ale na przykład, kiedy byśmy chcieli oczodół, to taka personalizowana. Personalizowana, tak, drukarnia, taka, tak. Gdzie? I wtedy jak najbardziej, i wtedy te polimery, które są obojętne,
powinny być wykorzystywane, obojętne dla komórek, czyli nie takie, na których ma obrastać, prawda? Z kolei jeszcze, kiedy na przykład mamy elektrody, które mają stymulować nasz mózg, przy epilepsji na przykład, albo przy jakichś tam innych schorzeniach mózgowych, to tam jest wręcz zakazane to, aby komórki się tam zasiedliły i zaczęły się namnażać, bo przestaną te elektrody stymulować. I komórki nerwowe nie będą stymulowane, więc zawsze ta funkcja, to jest przede wszystkim funkcja i to, żeby nie działało szkodliwie na organizm. Czy to są te jakby te najważniejsze wyzwania? Najważniejsze, najważniejsze. No i jeszcze oczywiście fundusze, bo wiadomo, że firmy tam sobie, prawda, muszą zabezpieczyć fundusze na takie produkcje i jeszcze, że wychodzimy na nowy rynek, no to z nowym produktem to musi być ogromna ilość środków na reklamę. Reklamę raz, dwa, jeżdżenie na konferencje fachowców, czyli lekarzy, którzy się specjalizują w danych zabiegach i pokazywanie, czy w kardiologii, czy w ortopedii, czy w stomatologii. Mamy taki materiał, mamy takie protezy. Pokazujemy, prawda? I wtedy lekarze zaczynają się interesować, ale to jeszcze mało. Potem musi być ktoś, kto pokaże, jaki zabieg wykonał. Wykonałem, słuchajcie Państwo, koledzy drodzy, wykonałem, materiał jest świetny. Po prostu zrobiłem to i to. Pacjent był w takim wieku, miał takie schorzenie, inne oboczne, jakieś tam schorzenia miał i musiałem wykonać, bo był nietypowym zabiegiem, wykonałem na tym materiale i teraz w czasie wykonałem badania i proszę, to są rezultaty. Polecam kolegom, zastosujcie w kolejnych przypadkach ten nasz materiał. To jest bardzo ważne dla producenta, dla dystrybutora, tak. Bo dzięki temu on może to więcej, prawda, udostępniać w różnych miejscach. Ja chciałem zapytać właśnie teraz jeszcze panią profesor w tym kontekście tego nadawania kształtu. Te wszystkie problemy, które tutaj pani pięknie nakreśliła, związane z tą, powiedziałbym, biozgodnością, sterylnością, czy to jakby nadawanie kształtu to, no, różnymi technologiami, tu pan doktor mówi o tych technologiach przyrostowych, to w jakiś sposób utrudnia te problemy, czy to już trzeba tej interakcji, prawda, tych specjalistów od tej biozgodności z tymi specjalistami od nadawania kształtu? Jak pani tutaj widzi jakby to przejście od nadawania kształtu jakiejś protezie, jakiemuś elementowi protezy do finalnego produktu, o którym mówiła pani profesor, poprzez ten element tego wszystkiego, co tutaj jakby ma ten przedrostek bio. Według mnie tutaj nadawanie tego kształtu, no, to jest chyba ten pierwszy podstawowy etap naszych badań, tak? To, co żeśmy mówiły chyba na samym początku, czyli ta biofunkcjonalność. Do jakich celów ma być ten biomateriał zastosowany? I my wtedy już przeprowadzamy te badania mechaniczne, chemiczne, fizyczne, sprawdzamy, czy jest to materiał sprężysty, giętki, wytrzymały. I tak naprawdę wtedy już wiemy, czy jesteśmy w stanie, tak, no bo jeżeli chcemy produkować, nie wiem, sztuczne protezy naczyniowe, tak, to będzie jakby inna charakterystyka tego materiału niż w przypadku jakiegoś tam materiału metalicznego. Także, to tam kształt nie odgrywa takiej roli, tak, bo kształt naczynia jest dalej. Ale jego funkcja, czyli tak, żeby dokładnie, nie był przepuszczalny, żeby dokładnie. Nie był... Natomiast jeżeli chodzi o sam kształt, to też należy wspomnieć, że my przecież biomateriały nie tylko używamy do implantacji wewnętrznej, czy też do bezpośredniego kontaktu z naszą tkanką, ale także do tak zwanych tych protez zewnętrznych, prawda? Czyli, nie wiem, ktoś ulegnie wypadkowi, zostanie amputowana dłoń, wtedy też musimy odzerować kształt tej dłoni. Może to już nie są takie restrykcyjne wymagania, jak dla tych biomateriałów na wszczepy, natomiast tutaj widzę, właśnie, kształt jest bardzo ważny i funkcjonalność jest ważna. I wtedy ten druk techniką 3D umożliwia nam personalizację, bo jesteśmy w stanie odtworzyć dokładnie taką samą dłoń. Nie będzie to dłoń mężczyzny, którą... Uniwersalna. Tak, uniwersalna jakaś, tylko konkretna dłoń danej osoby. Więc takiej chirurgii rekonstrukcyjnej, prawda, tej chirurgii kosmetycznej, plastycznej, wtedy jak najbardziej ta technika 3D, tutaj widzę bardzo duże możliwości. Ja tylko też wspomnę, że już w tej chwili też druk 3D wykorzystuje się między innymi do tworzenia rusztowań z biomateriałów biodegradowalnych pod inżynierię tkankową.
Bo tak naprawdę to możemy mówić o takim trzyetapowym rozwoju inżynierii biomateriałowej. Ta klasyczna inżynieria, o której dzisiaj tak dużo mówimy, ale również inżynieria biomateriałowa oparta o inżynierię tkankową, gdzie te biomateriały stanowią rusztowania pod te naturalne tkanki. No i teraz ja widzę możliwości, jeżeli chodzi o technikę 3D. To na przykład mamy sztuczna skóra, prawda? Ona jest właściwie naturalna, bo można hodować komórki, fibroblasty. Dokładnie. Hodujemy na takim rusztowaniu, tak. I potem możemy używać do nanoszenia, implantacji w chirurgii plastycznej właśnie. Tak. Na przykład, jeżeli wydrukujemy sobie takie te skafoldy, czy te rusztowania pod sztuczne protezy naczyniowe, to wtedy ważne, żeby ten materiał był biodegradowalny, ale też nie może być on toksyczny dla nas, czyli jeżeli już uzyskamy to takie naczynie naturalne, to żeby on w naszym organizmie rozłożył się do takich substancji, które nie będą dla nas toksyczne, tak? Ale wtedy jest to korzystne zjawisko, bo mamy jakby naturalne naczynie już wszczepione do naszego organizmu. Także tutaj też są to duże możliwości, jeśli chodzi o technikę druku 3D. No a poza tym to, co mówił tutaj pan doktor, bardzo pomocna przy planowaniu zabiegów operacyjnych, czy też dla przyszłych studentów, którzy w ten sposób mogą poznać naturalne... Dotknąć tego modelu. My się różnimy anatomicznie. Moje serce na pewno jest inaczej zbudowane niż serce pani profesor czy pana profesora. I w momencie, kiedy chirurg planuje sobie jakąś operację i może programami informatycznymi sobie zrobić dokładny model tego serca, jaki faktycznie jest w naszym organizmie, on może się świetnie przygotować do takiej operacji. On nie musi sobie już rysować, tylko ma model, widzi konkretnie, gdzie, prawda, przeprowadzić zabieg operacyjny. Także tutaj widzę pod tym kątem chyba nawet większe możliwości zastosowania tej techniki 3D. Natomiast jeżeli chodzi o planowanie samych tych materiałów, to tak jak żeśmy powiedzieli, prawda, biofunkcjonalność, biozgodność, a jeszcze jeżeli chodzi o wydruk 3D, dochodzą te wszystkie właściwości, które są wymagane do tego, żeby ten druk w ogóle powstał. Tak, żeby tą technika przyrostowa funkcjonowała. Także tutaj jeszcze jakiś dodatkowy element dochodzi do właściwości tych biomateriałów, które muszą spełnić, żebyśmy ten w ogóle trójwymiarowy obiekt uzyskali. Czyli jakby to jest dodatkowy czynnik, który powoduje trudność w skonstruowaniu odpowiedniego biomateriału. A jeszcze chciałabym dodać, a propos tego, co powiedziała koleżanka o tych protezach zewnętrznych. Właśnie niedawno gdzieś tam czytałam, że swojemu koledze, który stracił rękę, wydrukowali rękę sami w szkole. Pod nadzorem nauczyciela. Taką funkcjonalną protezę łodzi. Zrobili właśnie temu koledze funkcjonalną. A z kolei wczoraj widziałam też w telewizji, pokazywano, no niestety wojna jest na Ukrainie, więc tam jest bardzo dużo urazów, bardzo dużo strat kończyn. No i właśnie są potrzebne te protezy zewnętrzne, czyli noga, prawda, dłoń, nawet cała ręka, prawda. Więc tego typu urządzenie jest jak najbardziej potrzebne, do właśnie konieczne nawet do tego. Więc to, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że jest jeszcze inna technika, która poza drukiem 3D jest tak zwany elektrospinning, czyli elektroprzędzenie. I tam z kolei może być to do protez naczyniowych używane, może być do błon zaporowych w stomatologii, kiedy się wszczepia dany materiał i żeby na niego nie wchodziły komórki tkanki łącznej, to się taką błonę zaporową robi. I też można to zrobić elektroprzędzeniem. Czyli tam jest roztwór polimeru właśnie w danym rozpuszczalniku, gdzie on jest... przechodzi przez taką dyszę i na końcu zakończone jest to igłą pod jakimś tam ciśnieniem. Oprócz tego jest pole elektryczne i wytwarza się temperaturę. Wtedy przechodzi ta ciecz tych polimerów przez tą dyszę i kończy się kroplą na tej igle. Obniża się temperatura i wtedy zaczyna się wydłużać ta kropla w nić. I potem to się tak tka jak normalną nicią, jak tkacz w tkalni. I wtedy nam wychodzi, oczywiście musi być baza. Musi być taki baza, na której my będziemy to tkać, prawda? I może być to grubsze,
Może być to całkiem cienkie, do opatrunków na przykład, czy w stomatologii, tak jak mówiłam, do takiej błony, ale może być to równie dobrze materiał całkiem pokaźnej grubości. Więc to też jest technika, która... Aha, jeszcze nie powiedziałam, że ten rozpuszczalnik w międzyczasie, ponieważ temperatura odparowuje, więc, a potem się to zestala i mamy nić. Więc to jest ciekawy sposób na to i na przykład można z tego wykonywać wiele materiałów takich właśnie jak maty, włókniny o tego typu, które są wykorzystywane w medycznie. Tylko no to... też tak jak powiedziałam, trzeba sprawdzać, czy monomery nie zostały. Dokładnie. No bo niestety, poza tym możemy regulować natężenie prądu, prawda, stężenie rozpuszczalnika, stężenie ilość tych składników do polimeru, tak samo. Tak. To wszystko czy wymaga badań, co możemy zrobić. I tu jeszcze uzupełnię to, co pani profesor powiedziała w tym elektroprzędzeniu. Tutaj mamy też czynnik, którym trzeba mieć na uwadze, rodzaj czy w zasadzie specyfikę rozpuszczalnika. Też nie może być toksyczny, prawda? Tak, tak. Ale czasami, znaczy tak się dobiera już w tej chwili, właśnie, żeby wiemy z góry, że on nie. Czysty był, prawda? Czysty, muszą być odpowiednie składniki czystości dobrej, tak. Jesteśmy, to wszyscy uprawiamy naukę, więc myślę, że taką cechą naukowców, badaczy, badaczek jest to, że lubimy przewidywać, co będzie kiedyś, prawda? Ja wiem, że przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne i zawsze studentom, kiedy mówię o tym przewidywaniu przyszłości, podaję taki przykład, że w latach 40. zapytano jednego z twórców tej potęgi filmowej gdzieś tam w Hollywood o to, jak będzie wyglądała przyszłość telewizji. Więc on odpowiedział, że nie widzi żadnej przyszłości dla telewizji, bo nikt nie będzie chciał dobrowolnie godzinami wpatrywać się w pudło z bieku, prawda? No to pokazuje, jak trudne jest przewidywanie przyszłości. Ale chciałem, żebyśmy przez moment, jakby kończąc tą naszą dyskusję i tą naszą debatę, zastanowili się, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Czy będzie wzrastało zapotrzebowanie na te sztuczne implanty, protezy, na te sztuczne elementy. W jakim kierunku pójdą te badania materiałowe od strony chociażby biochemicznej, chemicznej? Czy jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, gdzie będzie ten cały problem, o którym dzisiaj dyskutujemy, powiedzmy, za dekadę, czy za dwie dekady, czy jeżeli za 20 lat szefowa naszego grantu, pani profesor Zgardzińska, zaprosi nas, czy innych debatujących, no o czym oni będą dyskutować? No trudno dzisiaj o tym mówić, bo właściwie nauka się tak szybko rozwija, że możemy w ogóle się nawet mocno zdziwić, co wtedy powstanie. Przecież Lem, jak pisał swoje powieści, no to ludzie czytali science fiction, prawda? To jest niemożliwe, co on tam pisze, ale czytaliśmy z zainteresowaniem. No i co się okazało? Teraz mamy to, co on przewidział i lata temu. Więc tutaj też wieki temu, może no w poprzednim wieku, tak. Więc tutaj to samo. Myślę, że człowiek na pewno będzie potrzebował w dalszym ciągu materiałów zastępczych, dlatego że takie życie, które prowadzi, dosyć intensywne i wiek człowieka jest coraz dłuższy, więc urazy będą się zdarzały i różne choroby, które będą wymagały wymiany danego organu czy narządu. Już nie mówię o kościach, bo to już się dzieje, więc tutaj, ale na pewno uważam, że jest to możliwe. Tak jak nikt nie wierzył, że operacje, co u nas robił Religa, profesor Religa, ale wcześniej tam w Afryce, prawda, były wszczepy serca i nikt nie przypuszczał, że to tak pójdzie i teraz się to wykonuje. Niemalże zastawki rutynowo, dużo szpitali wykonuje tego typu zabiegi, więc ja nie jestem w stanie przewidzieć, co się może zdarzyć. Na pewno będzie postęp w tej dziedzinie, dlatego że ciągle coś nowego powstaje. Kiedyś też nie mówiliśmy o materiałach z pamięcią kształtu. Teraz teraz prawda, już wiemy, że jeżeli materiał ma tą pamięć kształtu, jeżeli go się wstawi
do organizmu, on te w tą temperaturę ciała, to on miał już tą temperaturę zadaną i on się zaczyna tak zachowywać, jak myśmy zaprogramowali wcześniej, prawda? Więc naprawdę to będą dużo na pewno... możliwości duże, też daje teraz grafen, prawda? Także, grafen też, tak. Także coraz... to są nanomateriały. My nie powiedzieliśmy jeszcze o nanomateriałach. Nanomateriały, szczególnie właśnie fullerenole, fullereny, grafeny, to są wszystko nanocząstki węglowe, które mogą na przykład stanowić nośniki leków, tak, mogą być w materiale umieszczane i w danym miejscu, w którym myśmy wszczepili materiał z takim nośnikiem, na przykład z cząstkami grafenu czy fullerenoli, on zaczyna wypuszczać ten materiał zaczyna wypuszczać ten lek dany, który albo ma sprzyjać komórkom, albo ma niszczyć komórki nowotworowe, albo może być na przykład jakimś jeszcze innym nośnikiem, czy wektorem na przykład nawet, no takim genetycznym nawet, że... Także to wszystko jest możliwe. Tak, tutaj jest bardzo dużo możliwości z tego względu, że myśmy jeszcze nie powiedzieli o tym, że przecież biomateriały to też wykorzystywane są w takiej codziennej praktyce lekarskiej, prawda? Bo wszystkie cewniki, strzykawki, opatrunki te bioaktywne, różnego rodzaju węflony, to wszystko, co ma kontakt gdzieś tam z tą tkanką ludzką, też jest przecież wytwarzane z biomateriałów, tak, prawda? Także jeszcze ja pamiętam ze 30 lat temu, prawda, jak mój tata zachorował i trzeba było po prostu, musiał przyjmować kroplówki, to pani pielęgniarka wprowadzała sztywną igłę i trzeba było na sztywno siedzieć przez 2 godziny, żeby ta kroplówka sobie zeszła. W tej chwili już mamy węflony, prawda? Także no, postęp jakby, jeżeli chodzi o biomateriały, jest olbrzymi i tak naprawdę w zasadzie chyba jesteśmy, to co w stanie jesteśmy sobie tylko wymyśleć, to jesteśmy potem w stanie przenieść na ten nasz grunt taki naukowy, laboratoryjny, oczywiście jeżeli mamy jakieś finansowanie, i gdzieś tam w dalekiej przyszłości wymyśleć takie biomateriały, które będą jak najbardziej dla nas korzystne. Także ta tradycyjna inżynieria biomateriałowa, myślę, że tutaj jak najbardziej będą coraz to nowsze i bardziej doskonałe materiały. Zresztą to widać po firmach, tak, tych, które produkują. Rozwój, jest niesamowity. Jest niesamowity pod względem też ekonomicznym, prawda? Na pewno będzie rozwój inżynierii tkankowej w oparciu o te biomateriały, no i pewnie teraz te technologie 3D, ale także bioinformatyka. Także tutaj też pewnie elementy gdzieś z zastosowania takich tych elementów bioinformatycznych, tak, do tworzenia już takich może tych zewnętrznych protez, ale już bardziej wyspecjalizowanych, że nie tylko dłoń, ale dłoń, która jest w stanie tak wykonywać określone czynności. Skoro już jest rozwinięta na tyle robotyka, to też gdzieś tutaj te elementy już takiej tej bioinżynierii, takiej bardziej na pewno gdzieś pewnie też wejdą w przyszłości. No i tak zwana sztuczna inteligencja, o, tak. Jak prawda mamy Kopernika, który rozmawia i odpowiada na pytania, tak. Ale też sztuczna inteligencja, która wykorzystywana jest przez uczniów na przykład w szkole, prawda, to też jest coś nowego, co się nigdy nam nie śniło, że coś takiego może być. Tak, jeszcze rok temu nikt nie myślał o czymś takim jak chatbot. Tak. Panie doktorze, z punktu widzenia chemii polimerów, czy technologii wytwarzania polimerów, jak pan sądzi, w jakim kierunku to pójdzie? Trudno powiedzieć, ale w każdym razie, tak jak pani profesor powiedziała, cały czas się będzie to rozwijało i rozwija się. Jest ogrom prac, które dotyczą biomateriałów i to się widzi, że to cały czas się samo napędza. A czy zapotrzebowanie na takie nowe rodziny polimerów, tych biopolimerów, tych polimerów, które będą spełniać tych szereg bardzo restrykcyjnych wymagań, z pana punktu widzenia ono jest już w tej chwili bardzo duże, czy na razie umiarkowane, że trzeba czekać, że te złote lata jakby dla chemików polimerowych dopiero nadejdą, czy one już nadeszły? Miejmy nadzieję, że nadejdą, ale cały czas to się rozwija. Mieliśmy w zasadzie biomateriał najbardziej popularny, był polilaktyd, który... PLA słynny, tak. Właśnie, który jest takim, coraz częściej się mówi, że jest wątpliwym, tak?
tematem. Dalej mamy czy polihydroksyalkaniany, czy polikaprolakton. Coraz więcej wyszukuje się nowych materiałów, które mogą być w zasadzie nie materiałów, tylko biopolimerów, które mogą być tak biomateriałów. Właśnie idziemy bardziej w kierunku tych biodegradowalnych, tak, prawda, tak, polimerów. Dokładnie. To też ze względu na ochronę środowiska teraz, też w produkcji opakowań różnego rodzaju. Także właśnie to też, opakowania to... tutaj do materiałów medycznych, szczególnie na przykład do opatrunków, które mają być wilgotne, to też jest wyzwanie dla polimerowców. Dokładnie. Bo po pierwsze taki materiał musi chronić przed oddawaniem wilgoci przez ten materiał. Po drugie, powinien być dać go, żeby można było wysterylizować to, co jest w środku, prawda? Czyli, że radiacja musi przejść albo no, tlenek etylenu nie przejdzie, więc ewentualnie parowo, ale to też. Mhm. Więc to jest też wyzwanie duże dla tych pokryć, prawda? Dla tych zewnętrznych, tak, tych, bo dokładnie. Musi być to sterylne już do prawie, nie wiem, do 100%. I też trwałe. Proszę Państwa, myślę, że mamy już pełen obraz, który ja bym chciał skwitować takim stwierdzeniem, że medycyna i te wszystkie dobra, które daje nam ludziom, ale nie tylko ludziom, przecież zwierzętom również, medycyna, one mogą stać się ogromnym katalizatorem rozwoju nauki. Te potrzeby, które wynikają jakby z potrzeb, które mają lekarze, a te potrzeby lekarzy wynikają z naszych potrzeb. Przecież to radykalne zwiększanie się czasu trwania ludzkiego życia powoduje, że oczywiście my żyjemy coraz dłużej, ale no, mamy też świadomość, że chcemy żyć nie tylko dłużej, ale w lepszych warunkach. Chcemy nadal zachować dobry wzrok, dobrze słyszeć, być sprawnymi fizycznie. To wszystko oczywiście to są wyzwania dla szeroko rozumianej medycyny, ale te wyzwania dla szeroko rozumianej medycyny albo te potrzeby te szeroko rozumianej medycyny mogą stać się ogromnymi wyzwaniami dla nauki. Dla nauki rozumianej tej interdyscyplinarnej, nie tylko prawda, dla chemii, prawda, dla biochemii, ale nauki rozumianej interdyscyplinarnie, bo tylko i to widać wyraźnie, że to sprzężenie tych różnych dyscyplin no daje ten efekt końcowy w postaci tak znakomitych materiałów, jak chociażby ten materiał, z którego tu w Lublinie, można powiedzieć, opracowane, wytwarzane są te sztuczne kości. I ja myślę, że takim przesłaniem dla młodych ludzi może być również to, że warto zainwestować swoją przyszłość właśnie w tych obszarach, o których tutaj mówiliśmy. A więc nowoczesna inżynieria biomateriałów, nowoczesne metody nadawania kształtów, no i wreszcie te wszystkie aplikacje, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy. Proszę Państwa, zanim podziękuję raz jeszcze naszym znakomitym dyskutantkom i panu doktorowi, którzy uczestniczyli w tej debacie, to zapytam, czy mamy jakieś pytania, które napłynęły od osób, które nas oglądają. Pięknie dziękuję. Tu mamy pytanie, że o sprawę wykorzystania różnego rodzaju materiałów pozyskiwanych z kości, na przykład w stomatologii w kontekście implantów. Tutaj internautka prosi o rozwinięcie tego wątku, czyli rozumiem, że chodzi o wykorzystanie, jeszcze raz przeczytam, różnego rodzaju materiałów, ale pozyskiwanych z kości. Czy... Więc tak, takie materiały czasami się wykorzystuje. Jest to na przykład w ortopedii się wykorzystuje tak zwany łom kostny, który pochodzi od dawców zmarłych, czyli ze zwłok. I ten materiał jest przechowywany w banku tkanek i lekarze na własne życzenie, że tak powiem, na zapotrzebowanie dostają ten materiał i mogą go wszczepić, ale musi być to za zgodą pacjenta. Jeśli chodzi o stomatologię, to tutaj można pozyskiwać kość własną od danego pacjenta, czyli lekarz, chirurg, stomatolog pobiera z wyrostka zębodołowego kawałek albo z jakiegoś tam innego miejsca i wszczepia w miejsce
Najczęściej jest to ubytek, czyli poekstrakcyjny, po ekstrakcji zęba, albo też czasami przy podniesieniu dna szczęki bądź żuchwy, ale jest to bardzo rzadki proces wykorzystywania kości. Jeśli chodzi o kości bydlęce, to również z tych kości bydlęcych raczej się nie wykorzystuje samych, tylko wykorzystuje się kolagen, który uzyskuje się z nich. I ten kolagen czasami no, w błonach kolagenowych, ale nie tylko w różnych preparatach, albo też w biomateriałach jako dodatek, jako lepiszcze do danego materiału, którego głównym składnikiem jest hydroksyapatyt. Natomiast musimy wiedzieć o tym, że jeżeli to są kości odzwierzęce czy też ludzkie i komuś chcemy to wszczepić, czyli to będą tak zwane allografty albo ksenografty, jeżeli od zwierzęcia, to one wymagają odpowiedniej sterylizacji, odpowiedniego oddzielenia części organicznej od nieorganicznej, dlatego że uważa się, że one mogą być nośnikami wirusów, mogą być priony przenoszone i mogą wpływać potem, że dany pacjent choruje. Były takie przypadki, że gdzieś tam pozyskano kość od pacjenta, który miał potem nowotwór kości i gdzieś był wszczepiony u innego pacjenta i w ten sposób można było doprowadzić do przeniesiono. W związku z tym materiał kości ludzkiej bądź zwierzęcej jest materiałem rzadko w tej chwili wykorzystywanym, choć tak jak mówię, autograft czasami tak. Czasami tak, jeżeli pacjent ma odpowiednio zdrową kość. Bo jeżeli jest osteoporoza w kościach, no to nie możemy pobrać fragmentu kości od niego i mu wszczepiać, prawda? Która już jest patologicznie zmieniona. Jest patologicznie zmieniona, więc tu bym była ostrożna. Bardziej bezpieczne są materiały, które są robione, że tak powiem, pod dany zabieg, jeżeli chodzi o kości, no to w ortopedii, które to materiały są sprawdzone i nie mające żadnych takich czynników negatywnych. I bardzo często są pytania od różnych producentów, jak się interesują danym wynalazkiem, danym patentem, to pytają, czy tam przypadkiem nie ma właśnie materiału pochodzącego od zwierząt. Jeżeli tak, to się zaczynają już schody. Także ja bym tak odpowiedziała na to pytanie. Pięknie, dziękuję. Myślę, że to jest, powiedziałbym, no, zadowoli to naszą tutaj internautkę. Kolejne pytanie dotyczy wykorzystania czy prognozy wprowadzenia do użytku przez lekarzy drukarek, które nazywają się ITOP, czyli te Integrated Tissue and Organ Printing, czyli takie drukarki, które są w stanie drukować, tkanki. Powiedziałbym, jakieś całe organy, prawda? Czyli z komórkami razem. Tak. Czy tutaj możemy na ten temat jakby poszerzyć jakby naszą wypowiedź w tym zakresie? Według mojej wiedzy już takie próby są, ale to jest dopiero próby. Dopiero próby w przyszłości. Jest szansa, że to będzie realizowane. Czyli czy sądzicie Państwo, że to jest kierunek, w którym ten, powiedziałbym, te wszystkie, powiedziałbym, wyzwania, o których tu mówiliśmy, materiałowe, połączone z drukiem 3D, że to jednak w tym kierunku też się będzie rozwijało? Myślę, że tak. W medycynie regeneracyjnej jest to możliwe, tak. Bo w tej chwili to się robi w reaktorach. Na danym rusztowaniu hoduje się komórki i powstaje dana tkanka i to możemy, prawda, przenieść do pacjenta. Choć jeszcze nie ma zgody na takie zabiegi, bo komórki muszą być z banku tkanek. W związku z tym musi to laboratorium, które ma takie zgody, wykonywać. I konkretnie, tak jak się wiezie organ w lodzie, w tym wszystkich płynach, to tak samo i to do danego szpitala przewożone jest to. I w Warszawie na przykład w klinikach są takie przypadki, kiedy się takie właśnie rusztowania z komórkami wykorzystuje, choć one nie były wykonywane techniką tej drukarki, ale już są doniesienia w tej chwili, że na świecie robi się takie. U nas też są początki w Polsce takich badań. Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, i jeszcze jedno pytanie. Tutaj myśmy już o tym mówili, Pani Profesor tu zahaczyła o ten temat, prawda, czasu życia, czy powiedziałbym jakby z procesów starzeniowych. Pytanie jest takie, jaka jest trwałość organów wydrukowanych techniką 3D? Czy wytworzonych? Może nie ograniczajmy się tylko do tej techniki 3D. Jaka jest trwałość takich
nazwijmy sobie, sztucznie wytworzonych i wprowadzonych do organizmu organów. Może ja odpowiem na to pytanie, dlatego że generalnie biomateriały czy implanty możemy podzielić na dwie grupy. Na takie do krótkotrwałego użytku, czyli maksymalnie do 2 lat mogą przebywać w naszym organizmie, ale też takie, które mogą przebywać w naszym organizmie nawet do 20 lat. I przykładem tych krótkotrwałych chociażby właśnie biodegradowalne nici chirurgiczne, tak, gdzie wewnątrz gdzieś tam sobie, czy kleje te do zespalania fibrynowe, zespalamy sobie powłoki skórne i one są biodegradowalne, po 2-3 latach gdzieś tam nam te nici biodegradują w naszych powłokach skórnych. Nie mówimy oczywiście tutaj o tych zewnętrznych. I te długotrwałe, no to oczywiście te implanty tytanowe przede wszystkim, bo one nawet 20 lat mogą istnieć w naszym organizmie i nic się z nimi nie dzieje. Także tutaj długość użytkowania będzie też uzależniona od typu implantu, czy od typu biomateriału, jaki zastosujemy właśnie do implantacji. Ale też tutaj powiem taką ciekawostkę, że nawet w momencie, kiedy już wprowadzamy jakieś protezy na rynek, tak było z sztucznymi protezami naczyniowymi, były takie badania prowadzone na grupie pacjentów, u których wszczepiono sztuczną protezę naczyniową tego samego producenta i okazało się, że na przykład u jednej grupy pacjentów już po 2 miesiącach dochodziło do niszczenia struktury takiego implantu, tak, naczyniowego. Natomiast u części pacjentów ten implant po 2 latach nic się z nim nie działo. I też zaczęto sobie zadawać pytania, dlaczego tak się dzieje. Okazuje się, że no, jesteśmy skomplikowanym organizmem. Ludzie, jeżeli mają wszczepione te protezy, to tak naprawdę zazwyczaj mają jakieś schorzenia, też schorzenia towarzyszące. Protezy naczyniowe wszczepiamy w momencie, kiedy mamy zmiany miażdżycowe, ale często też pacjenci mają na przykład cukrzycę. Jeżeli mają stany chorobowe, wiadomo, że są leczeni różnymi lekami, które właśnie u jednych mogą powodować to, że ten biomateriał już po krótkim okresie czasu gdzieś tam ulega rozpadowi, a u innych pacjentów ta funkcjonalność tego biomateriału jest znacznie dłuższa. Także nawet na tym etapie wstępnych badań czasami nie jesteśmy w stanie określić, jak długo ten biomateriał może przebywać. Natomiast ja powiem, że materiały kościozastępcze są na wieki, czyli do naszej śmierci. Czyli materiał jest porowaty, materiał jest przyjazny dla kości, bo jest zbudowany podobnie jak kość. Komórki zasiedliły się, wytworzyły własny system w tkance kostnej i ten materiał zostaje u nas do końca życia, bo on już jest kością. I po roku czasu my mamy tam kość w tym miejscu. Więc można powiedzieć, że on zostaje, natomiast metal, bo w przypadku ortopedii, kiedy się implantuje taki kościozastępczy materiał, to on nie jest implantowany solo, bo my chodzimy, siadamy, chodzimy po schodach, skaczemy, prawda, różne rzeczy człowiek robi. Tak. I może się zdarzyć, że powtórne złamanie będzie w tym miejscu, zanim ten materiał jeszcze stanie się kością. Więc co robi lekarz? Lekarz ortopeda daje wzmocnienie wewnętrzne. Nie zawsze jest to orteza zewnętrzna. Ona jest na początku, ale później jej nie ma. Ale tutaj są blachy, gwoździe, prawda, które wspomagają. Potem można to wyjąć. Ale często jest tak, że pacjent mówi, nie, ja nie chcę się tego pozbywać. To niech sobie zostanie. Ale są też tacy, którzy to przychodzą i lekarz to usuwa. Ale sam materiał kościozastępczy, który jest kością, zostaje do końca naszego życia. Także to jest inaczej. Czyli, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten czas życia tych materiałów, to możemy powiedzieć, że mamy i bardzo dobre wiadomości, no i umiarkowanie. Umiarkowanie, tak. Prawda? Wszystko zależy od materiału. Natomiast po to jesteśmy, aby te umiarkowane były coraz lepsze, coraz lepiej, żeby rokowały. Proszę Państwa, pięknie Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy nas słuchali na żywo, których nas będą słuchać pewnie później w bardziej dogodnym czasie. Pani profesor Grażyna Ginalska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pani profesor Monika Osińska-Jaroszuk, UMCS. Pan doktor Andrzej Puszka, również UMCS. I moderował tą dyskusję Ryszard Naskręcki, czyli ja, Centrum Ekotech Kompleks. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.